Dla jednych się kończą, dla innych zaczynają. Uczniowie m.in. z dolnośląskich szkół już wracają z ferii zimowych do domu, a na ich miejsce przyjeżdżają kolejni. Okres ferii i trudnych warunków pogodowych to dla policji czas wytężonej pracy. Kontrole obejmują sprawy podstawowe jak stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podróżowania z dziećmi. Policja kontrolowała też pojazdy pod kątem pory roku, bo za nieodśnieżone auto lub przykryte lodem reflektory grozi mandat w wysokości nawet 1000 zł. Policjanci byli nastawieni na to, że w każdej chwili może zadzwonić rodzic czy opiekun, który będzie wyruszał z dziećmi, i jak najbardziej byli nastawieni na to policjanci, żeby skontrolować pojazd. Policjanci obecni byli na drogach całego powiatu wałbrzyskiego, czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu. Szczególną uwagę zwracali również na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie bądź też prawidłowość załadunku bagażu. Przede wszystkim chodzi tu o sprzęt zimowy. Jeszcze zanim ferie ruszyły pełną parą, policjanci przygotowali specjalne szkolenia, na których omawiano szeroki zakres tematów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Na przykład to, że zjeżdżanie na sankach w pobliżu dróg może być zagrożeniem, albo że na stokach obowiązuje noszenie ochronnych kasków wszystkich, którzy nie ukończyli 18 roku życia, i również to, że wolno ślizgać się na łyżwach tylko na specjalnie przygotowanych obiektach, a nie na zamarzniętych jeziorach. Ale są też ferie, gdzie na terenie naszego kraju są one dopiero, rozpoczynają się od 1 lutego 2015 roku. W tym czasie również policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, gdyż te ferie, można powiedzieć, będą trwały jeszcze do miesiąca czasu. Policyjna akcja związana z zimowymi feriami potrwa jeszcze miesiąc, więc na pełne i dokładne statystyki trzeba będzie jeszcze poczekać.